Przez kilka lat przeżywali tutaj niezapomniane chwile. Pierwsze kontakty z rówieśnikami owocowały nowymi przyjaźniami, a radość swoich sukcesów dzielili ze swoimi opiekunami, nauczycielami i całym gronem pedagogicznym. Sześciolatki z Żarowskiego Bajkowego Przedszkola w piątek 14 czerwca uroczystym występem artystycznym pożegnały swoją placówkę. Tańczonym polonezem pokazały, że są już w pełni gotowe, aby rozpocząć nowy etap swojej szkolnej przygody. Się,
Nie zabrakło również zaproszonych gości, którzy gromkimi owacjami dopingowali najstarszych uczniów bajkowego przedszkola. Wśród nich byli burmistrz Leszek Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pudlik, radna Rady Miejskiej i przewodnicząca Komisji do Spraw Oświaty i Kultury Maria Tomaszewska. Witam panią Marię Tomaszewską, przewodniczącą Komisji Oświaty. Oraz ksiądz Jakub Górski z żarowskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Yeah.
już kończycie przedszkole, teraz idziecie do szkoły. I na to pożegnanie z panem przewodniczącą, przed panem przewodniczącym i panią przewodniczącą komisji przygotowaliśmy dla was coś słodkiego. Tym bardziej, że jak odpowiadałyście na pytania, to mówiłyście, że teraz czas na zerówkę i słodycze. Dlatego poproszę panie, towarzyszynie, żeby pomogły, dobrze? I dzieciom rozdać. I jeszcze dwa słowa o waszym występie. Był tak piękny, że z zapartym tchem wszyscy, jak tu jesteśmy, oglądaliśmy. Stąd też olbrzymie podziękowanie i dla was, i dla waszych pań, które tak pięknie przygotowały. Ja proponuję olbrzymie oklaski. Specjalnie dla pani. Widzę, że to by mogło być takie niemilknące oklaski, bo jest za co dziękować, tak? No nie tylko ten występ, ale te wszystkie lata. Jeszcze raz bardzo, bardzo wam dziękuję. Również chciałbym wam serdecznie podziękować za te piękne tańce wykonane i tego rock'n'rolla, i to pasodoble, ale najbardziej cieszyło mnie to ten występ Poloneza. I myślę, że jestem wyrazicielem nas wszystkich, że chcielibyśmy, żebyście tak pięknie Poloneza wykonali na swoich maturach, czego wam serdecznie życzę. Dziękuję. Za cierpliwość, wielkie zaangażowanie i podejmowane inicjatywy na rzecz żarowskiego przedszkola podziękowania otrzymali także rodzice przedszkolaków.